Kraków jest regularnie zalewany po niemal każdych większych opadach. Po ostatniej ulewie, która zaczęła się po południu i trwała niemal całą noc, ulicami płynęła woda, często sięgając nawet metra wysokości. Na Bieżanowie prawie za każdym razem wylewają dwie małe rzeczki. Są to Serafa oraz Drwinka. Z tego powodu mieszkańcy ulic Udzieli oraz Działkowej kolejny raz musieli zostać ewakuowani. Najbardziej ucierpiały osoby zamieszkujące najniższe kondygnacje. Duża część parterów została całkowicie zalana. Niektóre garaże i samochody stoją nadal pod wodą. Strażacy odnotowali w samym Krakowie ponad 1000 zgłoszeń do różnego rodzaju zalań i podtopień. Część osób musiała być ewakuowana za pomocą specjalistycznego sprzętu, w tym łodzi ratunkowych, którymi strażacy starali się dostać do odciętych przez wodę mieszkańców. Straty są olbrzymie, gdyż do zalania doszło również na przebudowywanej trasie łagiewnickiej. Tunele, które są akurat w trakcie budowy, są wypełnione po brzegi brudną wodą. Samo wypompowanie z nich wody i osuszenie zajmie wiele dni, zanim z powrotem ruszą prace budowlane. W nocy ruch na ulicach Krakowa był bardzo utrudniony. Nad ranem wiele wiaduktów było jeszcze pod wodą, dlatego kilka linii autobusowych i tramwajowych musiało zmienić trasy. Dopiero około południa woda opadła i ulice stały się przejezdne. Takie sytuacje niestety będą się zdarzać regularnie przy kolejnych ulewach, a wszystko to spowodowane jest zarówno zmianami klimatycznymi, jak i nadmiernym betonowaniem miasta, które utrudnia rozkładanie się opadów na większy obszar ziemi, skupiając duże ilości wody wzdłuż ulic, na które spływa woda z okolicznych betonowych chodników i placów. Miejmy nadzieję, że władze Krakowa wyciągną konsekwencje z ostatnich powodzi i zaczną budować specjalistyczne systemy odwadniające. A do tego czasu Kraków, niczym Wenecję, będziemy podziwiać po każdej ulewie.